Dzień dobry. Dlaczego te święta wszystkich świętych są dla nas takie ważne i ta pamięć o zmarłych? Zawsze pamięć o ludziach zmarłych, szczególnie nam bliskich. Dopóki pamiętamy, to żyją wśród nas. I widzę, że teraz pani tutaj robi porządki wokół grobu. Swoich rodziców. Tata i moja mama. Dziadków jeszcze mamy. Rodzina z Wilna przyjechała, ale tutaj spoczęła. I spotykacie się Państwo 1 listopada przy grobie, całą rodziną? Tak, no już niewiele nas zostało, ale staram się to tak kontynuować i wnuczkom przekazywać. I to jest taka tradycja też rodzinna. Tak. Porządkujemy grób naszej, mojej prababci, a syna prababci. A proszę powiedzieć, czy u Państwa w rodzinie jest taka tradycja, że 1 listopada wszyscy spotkacie się przy grobie rodzinnym, przy grobach rodzinnych? No tak, oczywiście jedziemy całą rodziną, stawiamy lampki, składamy kwiaty. No pamięć o zmarłych. Najważniejsze jest. Jest najważniejszy dzień taki, czcić zmarłych. Przecież znaczyli coś dla nas, prawda? W tym swoim życiu. Jedni odeszli wcześniej, drudzy później. No, każdego nas to czeka, niestety. No, ale jestem bardzo wzruszona zawsze, będąc na cmentarzu. Czy w rocznicę, czy tak, kiedy odwiedzam. Dla mnie to jest bardzo ważne. Widzę tutaj przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Tak. Czym jest dla Pani ten Dzień Wszystkich Świętych i pamięć o zmarłych? No, wspomnienia, modlitwa za zmarłych, porządkowanie grobów. Dzień wzruszający, prawda? Tak. A czyj to jest grób? To jest grób mojej cioci. Wspaniałą była ciocią? Tak, bardzo, bardzo. Dlatego tu przychodzę. Nikogo nie ma oprócz mnie. Pamięcią o naszych rodzicach i dziadkach, na całej rodzinie, po prostu znajomych też wspominamy. Było z nimi bardzo dobrze, a teraz po prostu są po drugiej stronie. Bardzo się po prostu z tego powodu może nie smucimy, ale wspominamy. Widzę, że już Pani chyba po porządkach na grobie. Tak, tak, tak. Kogo sprzątała Pani grób? U dziadków. A czym dla Pani jest to święto wszystkich świętych, Dzień Zmarłych? No taki czas zadumy, wspomnień przede wszystkim, jak to dawniej było. No taki dzień właśnie wspomnień. Thank you.
Uważam, że w ogóle należy pamiętać o zmarłych, ponieważ dopóki się pamięta o zmarłym, to ten ciągle żyje.